Witam wszystkich kryptoentuzjastów w piątek 18 stycznia 2019 roku. Dzisiejszą analizę Bitcoina do złotówki będziemy oczywiście kontynuować na interwale godzinowym, gdyż niewiele tutaj się w zasadzie zmieniło i nie ma sensu wchodzić na wyższe interwały. Warto skupić się na tych krótkoterminowych interwałach czasowych. Czyli co tutaj widzimy? No, mamy tu już opisane ten potrójny taki szczyt, a w zasadzie takie, może nie szczyt, ale potrójną próbę testowania właśnie poziomu 38% Fibonacciego. Wszystkie trzy próby, jak to się mówi, spaliły na panewce, nie powiodły się kompletnie i cena została zepchnięta oczywiście niżej. Pierwszym takim poziomem, który nam się rzuca w oczy, jeżeli chodzi o wsparcie, to 13408. Ten poziom wsparcia był już dwa razy. Raz był testowany, za pierwszym razem był wyznaczony, raz był testowany. No i teraz oczywiście cena jest mniej więcej w połowie między jednym poziomem, czyli lokalny opór 13945, no i wsparcie 13416, więc w zasadzie taka przestrzeń, powiedzmy około 500, powiedzmy, złotych utworzyła nam się na Bitcoinie, taka przestrzeń konsolidacji bocznej. Jeszcze jedna ciekawa rzecz na wykresie. Zaznaczyłem tutaj taką przerywaną fioletową linią, krótkoterminową linię trendu wzrostowego. Jak widzicie, tutaj była jakaś reakcja wzrostowa, no słaba, bo słaba, ale jednak był test tego poziomu oporu i potem ta linia trendu została tutaj mniej więcej wybita. Test wsparcia i teraz testujemy, zobaczcie, poziom, linię tą trendu krótkoterminowego od dołu. No i dwukrotna próba, nie powiodła się, cena wraca do mniej więcej połowy tego przedziału cenowego między tymi dwoma poziomami technicznymi oporu i oczywiście wsparcia. Czyli najprawdopodobniej, jeżeli taka sytuacja się utrzyma na rynku, no to będziemy świadkami trendu takiego bocznego, krótkoterminowego. Może on się oczywiście wydłużyć nawet przez weekend, także nie ma tutaj żadnych przeciwwskazań co do tego. Natomiast zwróćcie uwagę, że cały czas mamy tutaj cenę spychaną w dół, jest ona poniżej długoterminowej linii trendu, jest ona poniżej tego poziomu, ważnego poziomu lokalnego oporu 14790. No i oczywiście musimy pamiętać o tym, że długoterminowy trend jest oczywiście cały czas spadkowy, natomiast te wszystkie korekty wzrostowe są traktowane jako lokalne korekty w trendzie spadkowym. Także póki co dwa poziomy są do rozegrania, który z nich zostanie rozegrany w sposób zgodny z trendem, no to najprawdopodobniej będzie to poziom 13416 oraz później oczywiście mamy tutaj wsparcie na 13142, więc tak długo jak ten poziom oporu, no i 38% Fibonacciego nie jest wybite, no to w tym momencie mamy konsolidację boczną z taką pewnym potencjałem do kontynuacji oczywiście długoterminowego trendu spadkowego. Może się utrzymać przez weekend. Zobaczymy, jak te poziomy zostaną rozegrane. Z mojej strony to już wszystko. Dziękuję bardzo za oglądanie analizy. Zapraszam na kolejne. Do zobaczenia.